uniesienie na stadionie. Było mi bardzo ciężko, ale też nie mogłem to pokazywać. Jedna bramka. Duża wiara. Na końcu Kopenhaga. Na końcu zabrakło niestety i musimy nauczyć się z tego i iść dalej. Ciągle liczę na to, że najtrudniejszy moment dopiero przed nami. Natomiast jeżeli miałbym wskazać taki jeden moment, no to na pewno Karabach i druga połowa meczu i moment, kiedy zawodnicy naprawdę walczyli sami ze sobą, żeby wytrzymać ten mecz pod kątem fizycznym, żeby utrzymać wysoki poziom koncentracji na boisku. No i myślę, że taki heroizm niektórych zawodników w tym meczu był zauważalny. Mimo dużego zmęczenia, mimo naprawdę walki z samym sobą, potrafili nadal realizować zadania, potrafili nadal wygrywać pojedynki w bocznych sektorach i mam taki obrazek przed oczami, jak jeden z zawodników chciał zmianę, bo po prostu nie był w stanie już wytrzymać trudów tego spotkania, a mimo to, że już nie było zmian, więc nie mogliśmy ich dokonać, we dwóch ostatnich akcjach meczu, w bardzo takich intensywnych akcjach, w pojedynkach, te pojedynki finalnie wygrał, co tylko i wyłącznie świadczy o podejściu zawodników i o tym, jak bardzo chcieli ten mecz wygrać. Tego pierwszego mecza z Florą, gdzie mieliśmy trochę łatwiej, gdzie 3-0 tam na wyjeździe wygraliśmy, ale i tak nie było zbyt łatwe. Było dosyć trudno, Karabach, Aris, Limassol, wiemy jakie wysiłek musieliśmy zrobić, żeby awansować dalej. Szczególnie też taka pogoda, na której nie byliśmy przyzwyczajeni. Także walczyliśmy trochę sami z sobą w takich tych meczach i myślę, że to nas jeszcze bardziej rozwijało, ale przede wszystkim myślę, że było bardzo trudne. Karabach, zespół, który gra duże w Europie przez 10 lat, także duży szacunek dla całej drużyny. I no, tak jak mówiłem, Aris, który pokazał, że jest groźny Slovanem, 4-2 u siebie wygrał, także też niełatwy przeciwnik. Powinno skończyć się
wyższą naszą zdobyczą bramkową. I to jest koniec na tego meczu. Koniec. Nie ma raportów. Żadnych analiz. Koniec meczu. I teraz już tylko siedzą ci ludzie, którzy już tu wiszą. I każdy, który wyjdzie dzisiaj z klubu, podchodzi do tych ludzi i już czyta i wie o nim wszystko. Bo we wtorek panowie walczymy o marzenia. A żeby przygotować się do walki o marzenia, trzeba zrobić wszystko, co możemy, żeby po prostu z nimi wygrać. Gratulacje. To jest takie myślenie etapowe, bo jak pojawił się awans do Ekstraklasy po pierwszym sezonie w Rakowie, to też pewnie pojawiła się myśl, że fajnie, że w końcu awans po moich przygodach w Katowicki, gdzie tego awansu nie było, to było myślenie fajnie w tej Ekstraklasie jak najdłużej pobyć. Gdy pojawiły się Puchary Polski, pojawiło się myślenie, że fajnie byłoby w europejskich pucharach zaznaczyć swoją obecność. Gdy pojawiło się Mistrzostwo Polski, no to jakby zmiękczenie tego krajowego, tych krajowych rozgrywek i takie myślenie, co można więcej tutaj osiągnąć. I myślę, że wtedy pojawiło się takie myślenie i marzenie o tym, żeby awansować do fazy grupowej europejskich pucharów. Oczywiście Champions League to jest to ukorygowanie i ta najwyższa półka. Liga Europy przez chwilę na pewno będzie oceniana jako może nie porażka, ale spory niedosyt. Natomiast z perspektywy czasu, po kilku dniach zastanowienia, po tym jak trochę emocje opadną, powinniśmy do tego podchodzić jak do sukcesu, jak do spełnienia tego celu takiego bardzo ambitnego, bo jednym z celów było awans do europejskich pucharów. Oczywiście Liga Konferencji, nie można tej ligi całkowicie deprecjonować i mówić, że to jest jakiś puchar niższego sortu. Niemniej jednak Liga Europy czy Liga Mistrzów to są zupełnie inne rozgrywki. Wiadomo, Liga Mistrzów to spełnienie marzeń, a Liga Europy to naprawdę jest rywalizacja z poważnymi firmami. Jeżeli przyjdzie nam rywalizować w tych rozgrywkach, to też powinniśmy o tym myśleć jako o sukcesie, z pozostawieniem takiego niedosytu na przyszłość, jeżeli chodzi o rozgrywki Champions League. Za nami już 6 meczów w eliminacjach Ligi Mistrzów. Do tej pory nasza kampania w tych rozgrywkach europejskich jest udana. Nawet jeżeli mieliśmy trudności, to potrafiliśmy te trudności przezwyciężyć i liczę, że podobnie będzie jutro. Na pewno Kopenhaga jest zespołem, który potrafi dominować, który potrafi kreować sytuacje, ale my doskonale wiemy, jak się temu przeciwstawić. Niewątpliwie jutrzejszym faworytem będzie drużyna z Danii, ale my nie w roli faworyta również dobrze się czujemy. Będziemy mieć, jestem przekonany o tym, swoje sytuacje w tym meczu. Będziemy mieć swój sposób, jak ten mecz rozegrać i wierzę głęboko w to, że zawodnicy wdrożą plan w życie, a przy okazji pokażą swoje umiejętności, swoją jakość, dzięki czemu będziemy się po meczu w Sosnowcu tym razem, a nie w Częstochowie, cieszyć. Dziękuję. Thank you.
pewno. No, myślę, że każdy zawodnik ma kilka marzeń. Jedno z tych marzeń jest na pewno granie Ligi Mistrzów. Wiem, że playoff może nie był grupowa faza Ligi Mistrzów, ale był bardzo blisko i ta hymna, te emblemy, wszystko z Ligi Mistrzów, to na pewno dało takie czucie, jakby grał Ligę Mistrzów i na pewno to było jedno z marzeń. Naprawdę ciężko ten dzień. Jeszcze w rano się obudziłem i miałem nadzieję, że będę zagrał w tym meczu, bo kontuzja była taka, że było nie wiadomo jeszcze do końca, czy będę grał, czy nie, ale na końcu uznaliśmy, że za duży ryzyk. Także gdzieś po obiadu po rozmowie z trenerem, trener decydował, że nie będziemy ryzykowali. I mogę powiedzieć, że mnie uratowali i dziękuję mu za to, bo później wiedziałem, że nie jestem gotowy, żeby zagrać ten mecz, ale uczucie, które miałem wtedy, było takie, że było mi bardzo ciężko ale też nie mogłem to pokazywać, bo chciałem być pozytywny i żeby wspierać drużynę, żeby im dać może jeszcze dodatkowe jakieś motywacje albo nie wiem, coś, żeby się dobrze też czuli przed meczem, żeby nie była smutna atmosfera, żeby mieli większe szanse, żeby wygrać. Tak, śmialiśmy się w sztabie, czy musimy stawać do hymnu Ligi Mistrzów. Natomiast przed spotkaniem było trochę szydery wewnątrz sztabu, trochę śmiechu na temat hymnu Ligi Mistrzów, ale w trakcie spotkania nie miało to już zbyt wielkiego znaczenia. Już bardziej skupiałem się na meczu, na początku meczu, na planie, jakie mamy na pierwsze 5-10 minut, niż na tym, jaki hymn słyszymy. Zawsze strata bramki na początku meczu może wybić zespół, może doprowadzić do tego, że druga drużyna poczuje taki przypływ energii.
Natomiast uważam, że bardzo dobrze zareagowaliśmy na tą stratę bramki. Dalej utrzymaliśmy dobry poziom zarządzania meczem, dobry poziom realizacji zadań, dobry poziom zaangażowania w mecz. Mimo, że w tej przednej bramce było dużo przypadku, no bo była to bramka samobójcza, to nie wpłynęło to na zespół i uważam, że reakcja zawodników była na bardzo dobrym poziomie. Tak, uniesienie na stadionie, świetna atmosfera, duża taka radość, euforia zarówno zawodników, sztabu, jak i kibiców. Natomiast ja akurat byłem z takiej perspektywy, patrzyłem na tą bramkę, że od razu widziałem, że może być pozycja spalona, także od razu się włączyła chłodna kalkulacja i do końca obserwowałem, na jakiej pozycji był Milan, więc takiej pełnej radości nie było, bo z tyłu głowy była świadomość, że ta bramka może być anulowana, aczkolwiek takie poczucie atmosfery na takim stadionie w Sosnowcu przy tylu naszych kibicach i ta euforia po bramce to było coś bardzo przyjemnego. Taka, że musisz przekonać wszystkie, że jesteśmy lepszym zespołem i że, bo nawet jeśli nie jesteśmy, no taka jest rola, ale naprawdę w Sosnowcu byliśmy lepszą drużyną, myślę, że przez 90 minut, także po 45 minut tak samo wszedłem do szatni, rozmawiałem z chłopakami. Powiedziałem, że grają bardzo dobrze, że są lepsi od nich, że tylko no, kontynuują tak robić i że w końcu im strzelimy. Niestety nie udało się, ale myślę, że chłopaki zagrali bardzo dobry mecz.
Sokołowa wygrywał na wyjeździe dużo trudnych spotkań. W eliminacjach Ligi Mistrzów byliśmy w stanie wygrać Baku, byliśmy w stanie wygrać Limassol. Zremisować w Baku, ale oczywiście osiągnąć zwycięski remis. Więc tak samo będziemy starali się zagrać w Kopenhadze, przeciwstawić się przeciwnikowi i awansować do Ligi Mistrzów. Czy nam się to uda? Przed nami na pewno zadanie trudne, ale zdecydowanie wykonalne. Myślę, że każdy zawodnik w szatni miał niedosyt po tym spotkaniu. No i my będziemy ten niedosyt podsycać, tak żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że jest to możliwe, żebyśmy wszyscy wierzyli, że mimo iż w Kopenhadze nie wygrywały duże firmy, to Raków będzie w stanie to zrobić. Dziękuję. Tak, był niedosyt, bo mieliśmy tam kilka sytuacji, nie wiem, XG 1, coś tam, oni 0-2 i był niedosyt, bo widzieliśmy, że byliśmy blisko i że mogliśmy z nimi grać i no po prostu byliśmy lepszy zespół, także nie byliśmy zadowoleni i to nam dało wiarę, że pójdziemy do Kopenhagi, że możemy tam coś zrobić. Skupienie tej ósemki skrzydłowego, jak ona skupi tego skrzydłowego, nie? Bo wręcz stopera gra do stopera półbocznego, który ma 2-1 z dychą, jeśli schodził, po czerwień schodził, więc wejście za każdym razem. Więc te sytuacje, fazy, no działanie w tam fazach przejściowych, ale głównie jeszcze przygotowanie też tego, co robi Grabara pod pressingiem, nie? Że ósemka, żeby też ósemki wymuszały w komunikacji wiązanie Grabary, a jeżeli wiążemy, on gra długo, bo gra takie, będzie grał, będzie Zori, czy będzie Adi, będą na wysięgniku, nie? Te ósemki muszą być, bo to jest bardzo ważny element, uważam, że muszą zdążyć po prostu obniżyć, czy też, znaczy szybciej po prostu to robić. No i nastawienie na zmianę centrum, to co Bergi, nie? Z manewrem, generalnie, więc jakby takie działanie właśnie jest zarysowanie tego, to co działało w meczu, nie? Otworzyć się pod presją i albo będę zamykał środek, wtedy musi wyjść na zewnątrz. Generalnie musimy minąć. I po tym jak nie minie, to już jest współpraca 9-10 albo 10-10, w zależności tam po prostu dwie pozycje będą. No i łapanie szerokości i albo dostaje w nogę, albo w biegnięcie. Jeden z nich będzie też obrońcą, tylko takim pasywnym, który zamyka, albo idzie pod 1-1, albo zostaje w strefie i wtedy w nogę musi być. No to akcja kuba dużo też na prowadzenie skupienia, nie? Tak. W takiej sytuacji by było. Bo tutaj stoperzy mogli być lepsi w tym aspekcie. Tak, no to ja będę centralnym, ja po prostu będę regulował, nie? Na ile mocno idę na tego Kowacewicza, czy na ile ten skrzydłowy. Skrzydłowy miałby, byłoby 5-4 Brazoli na pierwszym słupku. Pierwszym, drugim, wiesz, tak żeby było przeładowanie, że on ma podwiesić tą piłkę, zagrać na dalszy. Tam byłoby wypełnienie. W tym momencie, kiedy on kończy dośrodkowanie, ósemki mają już drugą akcję z obniżeniem na czwórkę. Skupieniem tego skrzydłowego, który wyjdzie z strefy i granie do boku, tam będzie mała bramka jako do stopera i skrzydłowy w tym czasie ma złamanie do środka finalizację, nie? No i takim cyklem idziemy dwie strony, potem zmieniam skrzydłowych, żeby deki był też na lewej. Myślę, że możesz zrobić tak, żebyś mógł, żeby jedna wrzutka powieszona w pierwszą strefę na drugi, ale za drugim razem podwieszona, ale w drugą strefę na drugi skupę. Bo oni stoją wszyscy w piątce, ale druga strefa jest wolna, tak samo jest w rogu w kontynuacji. Jak wiesz, w kontynuacji, ale na zawodnika, który z 16 będzie wchodził, to w drugą strefę grasz, to jest pusta. Bo oni wszyscy do bramki wchodzą, nie? I jakby tego musimy też poszukać, nie? Podwieszony, ale w drugą strefę bardziej odchodząca, nie? A ja właśnie o takiej piłce myślałem, nie? Nie myślałem, żeby grać. Bo wiesz, pierwszą strefę podwieszoną na jakby tylko przyjmięta, też może nie dać tyle, co da taka lekka odchodząca w drugą strefę. Żeby mieć nawyk, nie? A to też przystałem, będziemy akcentować. Ona jest lepsza, no. Bo też Grabara jej nie sięgnie. I tak, i tak, nie? I tak, i tak, bo tam może być miejsce na zawodzie, który wejdzie, nie? Przeskok w organizacji fazy playoff między Ligą Konferencji, tak jak w tamtym roku, a teraz playoff o Ligę Mistrzów, to jest ogromny, to w ogóle nie ma co porównywać. To jest, myślę, że to jest aż taki przeskok, jak między zorganizowaniem meczu w drugiej lidze, a meczu w Ekstraklasie. Jest to mniej więcej taka różnica. Mieliśmy też trochę specyficzny moment, że tyle co wróciliśmy z Cypru, w czwartek tak naprawdę. W sobotę trzeba było zorganizować mecz ze Stalą Mielec i we wtorek już gramy te play-offy w Sosnowcu, więc
no to był specyficzny czas, który, że tak powiem, można zlał się w jeden dzień, bo kilka osób tutaj z klubu no, wykonało tytaniczną pracę, bo to wcale nie chodzi tutaj o mnie tylko, ale jest tutaj cały zespół ludzi, którzy tak naprawdę oddają serce. No i dzięki temu to się wszystko udało. Zebraliśmy ogromne doświadczenie, bo dla mnie to też jest szansa i na rozwój, zobaczenie nowych sytuacji. Wiadomo, że jakieś drobne błędy przy tych pierwszych krokach muszą się pojawić, no ale po to tu jesteśmy, żeby potem te kroki, te błędy eliminować. Też trzeba pamiętać, jaką drogę Raków przeszedł do tego miejsca, w którym tu jesteśmy. Bo jedną sprawą jest zbudowanie tak silnego zespołu i ta konsekwencja w budowaniu kadry wcześniej przez tyle lat przez trenera Papszuna i innych pracowników działu sportu i oczywiście przez Michała Świerczewskiego, ale my wewnętrznie, administracyjnie i ludzie, którzy pracują przy organizacji meczów, przy marketingu klubowym, przy komunikacji, mierzyliśmy się naprawdę przez te lata z ogromnymi problemami, chociaż może ja bym je nazwał wyzwaniami, bo pamiętajmy, że graliśmy prawie przez dwa lata w Bełchatowie po awansie do Ekstraklasy, gdzie nie mogliśmy skonsumować tak naprawdę tego sukcesu. Pytanie, czy nie powinniśmy zrobić dzisiaj ataku Kopenhagi? W związku z tym, że robimy dzisiaj cały trening jest pod obronę, nisko, nie wysoką. Czyli warto. No to dobre, zagraj pić to, że jest w rozgrzewce, skoro Kopenhagi będzie szli teraz i groźna wyjścia sytuacja. To uczulić ich na to jeszcze. To zrobić, podzielić to. Podzielić to. I to rozumiemy na miejscu tam, w Kopenhadze. Obronę. Możemy, no tu nie wiem, macie po prostu tylko, nie? Tak, a kwestia podsumowania w takim razie czy... Ono tak wisi. Podsumowanie bym zrobił dziuła dopiero tam, w Kopenhadze. Dobra, no sobie zrobimy samą grę, ono tak wisi, czyli obetniemy tylko filmy, tak, co? No i ta linia przerywana to moim zdaniem musi być wężej nawet niż piątka trochę. Metr wężej niż piątka. I dwa takie paski tylko postawić, nie? Dwa z jednej, dwa z drugiej strony. Nie trzeba tu robić żadnej jakiejś wielkiej linii, tylko to jest taka orientacyjna strefa, do której stoper ma nie wpuścić zawodnika ofensywnego. Czy zgadujemy, bo to złamanie może nastąpić w dowolnym momencie? Czy dać strefę złamanie przez ofensywnego? Tak. On chce strzelić bramkę. On może wprowadzić piłkę gdzie chce. On chce strzelić bramkę. Tak, tylko właśnie też, żeby nie wiem, żeby było pierwsze podanie i od razu wjeżdża. No to wiesz, w locie piłki stoper musi skrócić na tyle mocno, żeby go nie wpuścić do środka. I tak samo odwrotnie, z tej wysokiej strefy, jak go wpuścić do 16, to też ma problem, nie? Dokładnie. No, dobra, szybko skrócić, ukierunkować ciało. Żeby go nie wpuścić do tej 16 czy tej pierwszej. Dlatego tutaj ważne będzie skrócenie, to będzie akcent pod Kopenhagę, działanie 1-1. Czy gra Barabosz, sektor? Nie. Może środek też czasami. Tak, to nie ma reguły. Może szukać też podania za linię obronną, jeżeli jest szansa, jeżeli będzie miał kutową możliwość. Głównie, że bramkarz kopie, nie? Głównie bramkarz kopie, no. I będzie się tak działo, bo będzie grał albo w ciało, to co powiedziałeś, albo za, ale pamiętajcie, że ten skrzydłowy lewy gra w szerokości i on będzie tam grał w szerokość jemu, a jeśli będzie grał, ale ten przeciwległy skrzydłowy będzie grał w środku, tak jest częściej, więc jak on gra w szerokość, to gra w bocznego obrońcę, prawda, częściej, nie? Jak zmieniałem centrum, to jak on idzie w obwód i gra Barama na prawej nodze, to gra w bocznego obrońcę obniżonego, tak w meczu też było. Albo gra w centrum po prostu na 9, nie? A jeśli gra w szerokość, to gra w swoje lewą stronę. Albo za plecy, tak, bo też była ta pierwsza piłka, gdzie mam najwięcej otwartą. Tak, na 9 i bardzo mocne podejście tych środkowych pomocników po drugą. Tak, to jest najgorsze, ale zagra na zewnątrz to nie jest problem. Najgorsze, jak on zagra w środek, gdzie jest jeszcze dwóch środkowych pomocników między liniami. Tak jest. To jest najgorsze. I ten skrzydłowy, który też jest w środku blisko. Tak, to co była taka jedna sytuacja, co Kowacy nie zdusił tego, nie? I wiara to jest pierwsza podstawowa rzecz, jaką każdy musi przejawiać. Duża wiara, zwycięstwo. Druga rzecz to jest odpowiednia postawa. Postawa, czyli chce zrealizować swoje działania indywidualne, zwłaszcza bez piłki na topowym poziomie. Najwyższy możliwy. I znowu, stop, baza zero, czwórkowy blok,
skrzydłowy, gotowy do ataku. Diagonalna dycha, gotowa do ataku. 9 do udziału. Puszczamy. Stop. I to jest dobra decyzja, dobra próba. Odegrali pierwszą strefę. Dziewiątka, dobra pozycja, nie była w udziale, więc miała czas. Puszczamy do ataku na pierwszą strefę. Czyli drugie rozwiązanie. Patrzeć wysoko z bazy pierwszej, z bazy zero. Nie tylko i wyłącznie wchodzić podanie. To dobre wiązanie bramkarza na małe odległości, musimy wiązać grabarę. Żeby grabarę nie robił tego, co w pierwszym meczu, że on sobie wychodzi na 18 metr. I z 18 metra jest nam w stanie na przykład zagrać za linię. I ich struktura? Stop. Jeśli jest możliwość, że są te małe odległości, musimy to wykorzystać i dalej wiązać. Bo jeśli będzie miał czas, puszczamy, to wykorzystamy ten moment. Stop. Gdzie jest 5 zawodników pomiędzy naszymi liniami. I po zmianach, jeśli wszedł tutaj Olson, jest pojedynek trudny dla środkowych obrońców, ale musimy to wygrywać, puszczamy. I najważniejsza rzecz, ósemki pod piłką. My musimy być tutaj przed nimi, żebyśmy my zbierali te piłki, żebyśmy nie mieli takich dużych odległości. To pewnie ciężko, żeby ja akurat oceniał, jak klub się zmienił, bo pewnie każdy, kto w 2018 roku funkcjonował w klubie, może taką diagnozę wyciągnąć i swoje wnioski z tego wyciągnąć, ale poza tym, jak się zmienił tak infrastrukturalnie, bo pewne rzeczy też uległy poprawie poprzez ten remont i dostosowanie budynku klubowego do jakichś takich standardów podstawowych, to na pewno warstwa sportowa uległa solidnej poprawie, bo nie tylko akademia i awans do wszystkich CLJ i pierwszy medal, który w tym sezonie, który się skończył, CLJ zdobyła, ale przede wszystkim pierwsza drużyna. Myślę, że w 2018 roku nikt nie zakładał tego, że po 5 latach będziemy już po Mistrzostwie Polski, kolejna przygoda europejska przed nami, a tak naprawdę w dwóch poprzednich przygodach byliśmy bardzo blisko awansu do fazy grupowej. Po drodze super puchary, puchary polskie. Myślę, że tego nawet najwięksi optymiści nie zakładali. Kilku liderów w zespole. Nigdy żadna drużyna nie jest w stanie bazować tylko i wyłącznie na jednym liderze, nie jest w stanie bazować tylko i wyłącznie na jednym zawodniku. Więc oczywiście Zoran jest bardzo ważnym graczem Rakowa Częstochowa. Jest zawodnikiem, który jest tu bardzo długo, który się czuje swobodnie wewnątrz naszego modelu gry. Dodaje do tego modelu gry, zwłaszcza w ataku, taką nieprzewidywalność. Potrafi złamać pressing, potrafi wprowadzić piłkę do środka. Potrafi się włączyć w akcję ofensywną. Ponadto daje taką dobrą energię drużynie. Natomiast ten pierwszy mecz z Kopenhagą pokazał, że nawet bez Zorana jesteśmy w stanie utrzymać dobry poziom, że zawodnicy, którzy go zastąpili, a dokładnie Adnan Kovacevic, zagrał również dobre spotkanie i również pod kątem zarówno energii, jak i ataku wpłynął na zespół w pozytywny sposób. Tak, ale ta kontuzja dwójki była taka, że była mocno naciągnięta i na szczęście nie była naderwana albo coś takiego. Także dzięki bardzo dobrej pracy naszych fizjo, które są niesamowite, zrehabilitowałem się i byłem gotowy na te drugie spotkanie. Nawet trenowałem przez ostatnie 4 dni przed meczem, byłem gotowy, 3 dni przed meczem byłem gotowy do treningu ze zespołem, także dziękuję sztabu medycznemu i wszystkim trenerami, którzy się zajmowali zmianą do mojego powrotu. Thank you.
mocno panowie o siebie na 100%. Ale to dobrze dla nas, bo my się dobrze w tym czujemy. Oni będą chcieli mocniej, my kurwa dwa razy mocniej. We want to start strong the game, this is good for us, this is our environment. We are feeling good in duels, we are feeling good in strong, aggressive teams. This is what we want. If they want to start like that, we start at the same. Or even harder than the Copenhagen. You ready for that? Dawaj, 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 panowie, dawaj. Panowie, jeden mecz dzisiaj, dawaj, kurwa. Snaż mecz. Don't lose even 1 second. For complaining, arguing, commenting to your teammate. Next ball, next action. All the time. Only here and now. Don't think about the past. Only here and now. Strong, aggressive duels. We start the game. Let's play that fucking final on our rules. To wygramy! Duże wrażenie zrobiła ta, trybuna dwunastka tak zwana, czyli ta trybuna najzagorzalszych kibiców Kopenhagi. Faktycznie jest to rozpoczęcie meczu, po którym się czujesz, że jesteś trenerem i zawodnikiem. Otoczka dookoła, hymn Ligi Mistrzów, gra świateł, kibice, to wszystko powoduje, że faktycznie stawka rośnie. Natomiast nie, absolutnie nie można było poczuć jakiegoś stresu dodatkowego, raczej taką euforię, pozytywną energię, że jesteśmy w miejscu, w którym możemy rywalizować z drużyną przeciwną, z tak liczną grupą fanów i na tak świetnym stadionie. Najważniejsze były ich odczucia. Ich odczucia były takie, że to jest mecz, który możemy dalej wygrać. To jest mecz, w którym możemy nadal strzelać bramki. Oni już poczuli na boisku, rywalizując z Kopenhagą, że nie jest to zespół, którego nie możemy pokonać. I to było bardzo ważne, żeby te poczucie, które oni mieli na boisku, żeby to pielęgnować, żeby wskazać im konkretne rzeczy, jakie możemy robić w ataku, żeby te sytuacje kreować. Wskazać również kluczowe rzeczy w obronie. Co musimy kontynuować w defensywie, żeby minimalizować szanse zespołu. Także moja praca tutaj nie była najważniejsza. Najważniejsze było to, że zawodnicy mieli takie realne odczucie z boiska, że mogą ten mecz wygrać. Wystarczyło po prostu te uczucie podtrzymać, plus dać kluczowe wskazówki takie taktyczne, zarówno z ataku, jak i z obrony. Kurde, nie mamy nic do stracenia. 45 minut przed nami. Damy wszystko, co mamy. Jedne bramki, tak jak mówisz. Jedne bramki idziemy, później idziemy na nich mocno. Dawaj, wygramy ten mecz. Kto wygramy? Braku! Dawaj! 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 Yeah.
Oczywiście mieliśmy plan na ten mecz, żeby już zarówno w pierwszej połowie kreować sytuację i mieliśmy kilka takich wejść, czy to w pole karne, czy między linię rywala, które mogły się skończyć lepszą akcją, ale po drugiej stronie też jest rywal. Rywal, który tak jak mówiłem wcześniej, dobrze realizował swoje zasady gry w obronie. Uważam, że to ostatnie 15 minut, 20 w naszym wykonaniu na bardzo wysokim poziomie. Uważam, że zrobiliśmy dużo, żeby strzelić jedną bramkę więcej niż rywal, ale przede wszystkim zrobiliśmy również dużo, żeby rywal tych bramek nie strzelał, no bo w dwóch meczach przeciwnik dał tylko dwa celne strzały. Na końcu Kopenhaga. Wszyscy wiemy, jak się to skończyło. Niestety nie udało się, ale myślę, że możemy powiedzieć, że byliśmy równi w tym dwóch meczu i że trochę zabrakło, może trochę szczęścia, trochę odwagi, trochę wszystkiego po trochę, ale na końcu zabrakło niestety i musimy nauczyć się od tego i iść dalej. Atalanta Bergamo to jest to zespół, w którym trenerem jest Gian Piero Gasperini, trener, który jest bardzo znany we Włoszech, trener, który ma jasno sprecyzowany model gry, który ma klub, który ma jasne profile piłkarzy. Od wielu, wielu lat gra w ten sam sposób. Bardzo mocna drużyna, bazująca na intensywności, bazująca na takich piłkarzach bardzo mocno fizycznych. No ale na tym poziomie piłkarze są zarówno fizyczni, jak i dobrze piłkarsko, są po prostu kompleksowo dobrzy. Drużyna, która funkcjonuje w podobnej strukturze do nas, ale z zupełnie innymi zasadami. Sporting Lizbona, no to również bardzo dobry trener Amorim, którym się interesują kluby Premier League. W Portugalii nazywany następcą Mourinho, który może zrobić bardzo dużą karierę. Drużyna, która gra w takiej samej strukturze jak my, 3-4-3, która bazuje na bardzo dobrej organizacji gry, która bazuje na bardzo dobrych działaniach w obronie, no ale również sama Akademia Sportingu, wybitna akademia, więc będą tam też pewnie młodzi, utalentowani gracze. No i Sturm Graz, który jest drużyną również słynącą z tego, jakie dziewiątki produkuje. Obecnie Szymon Włodarczyk z Górnika Zabrze na pozycji numer 9, no ale niedawno Sturm Graz sprzedał napastnika za kilkanaście milionów euro i z tego słynie ta drużyna, że promuje napastników, a żeby promować napastników trzeba grać ofensywnie, więc spodziewamy się drużyny, która również w działaniach w ataku będzie bardzo mocna.